Gołańczy odbył się finał konkursu Moja Wieś Aktywna. Impreza odbyła się już po raz trzeci, a jej celem jest integracja, także aktywizacja mieszkańców wsi gminy Gołańcz. Celem konkursu Moja Wieś Aktywna jest po raz trzeci i sądzę, że będzie po raz czwarty, po raz piąty aktywizowanie mieszkańców wsi oraz naszego małego miasteczka. Cieszę się bardzo, że z roku na rok coraz więcej wsi wystawia swe wspaniałe produkty regionalne, wspaniałe rękodzieła sztuki ludowej i jest to dla mnie wielkim takim, bym powiedział, sądzę, nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich sukcesem właśnie ta pełna konsolidacja, integracja mieszkańców i 20, akurat dzisiaj 17 wsi, a w sumie 25 i mieszkańców miasta i gminy. W sumie dzisiaj tworzymy, uważam, wielką, wspaniałą rodzinę wiejską, miejską czy miejsko-wiejską tutaj właśnie w hali widowiskowo-sportowej w technikum rolniczym. Cieszę się bardzo, że tak wspaniale również oprócz wspaniałych tutaj stoisk, które zostały wystawione, tutaj dopisali tutaj mieszkańcy i z gminy Gołańcz i również i zaproszeni goście, jak również inni goście z ościennych gmin. Sądzę, że to jest wspaniały konkurs, który godny jest naśladowania w innych gminach, czego życzę moim kolegom włodarzom, wójtom, burmistrzom. Dziękuję wszystkim za przyjście i zapraszam już dzisiaj na następną edycję w roku przyszłym konkursu Moja Wieś Aktywna, który pięknie integruje mieszkańców i wsi, które się wystawiają, i mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. W finale udział wzięło 17 miejscowości, które rywalizowały między sobą przez cały rok pod okiem komisji konkursowej, której przewodniczył Andrzej Skotowski. Konkurs Moja Aktywna Wieś wymyślono przez pana burmistrza miasta i gminy Gołańcz 3 lata temu. Ma jak gdyby na celu integrować mieszkańców poprzez wszystkie działania. Regulamin jest określony, jakie działania są punktowane, za co. Za działalność, przypuśćmy, na terenie swojej wsi, aktywność wsi działających tam z różnych organizacji. Koło gospodyń, kółko rolnicze, Straż Pożarna, Rada Sołecka. Wspólnie to działamy, jeżeli jest inicjatywa danej wsi, to jest 5 punktów to promowane. Udziały w tych wszystkich konkursach, czy to gminnych, strażackich, turniejach wsi, a wyjazdowe, jeżeli ktoś organizuje, a jedzie tylko reprezentacja danej wsi, to jest liczone 2 punkty. Tak jest regulamin przyjęty, a konkurs ma na celu to, jak powiedziałem, żeby integrować mieszkańców. Na terenie miasta i gminy jest bardzo dużo świetlic wiejskich i gdyby tak, moim zdaniem, gdyby tego nie było jakiejś działalności, no to te świetlice prawdopodobnie stałyby w jakimś części niewykorzystane i puste. A tak to się w tych świetlicach wiejskich dużo się dzieje, bo jeżeli się jest, są kroniki, jest prowadzone te wszystko opisy, bo my musimy jako komisja, oceniamy to, jest w regulaminie napisane, musi to być opisane, zdjęcie lub lista członków, musi być przynajmniej 5 osób w danym działaniu. I my to się siedzieli 3 dni na tym, żeby te opracować, sprawdzić, co było napisane, jak wypunktować dane działanie w danej miejscowości. I uważam, że to, jak to długo będzie trwało, jeszcze no, myślę, że będzie trwało, bo jednak są na wioskach i starsi, i młodsi, się zaangażują, zresztą panowie tutaj widzieli dzisiaj, ile było w hali sportowej tutaj uczestników, ile było stoisk, ile było, jest więcej, jak w roku było 14, w tym roku 17, a jest 25 wiosek w gminie Gołańcz, być może będą wszystkie, no nie wiadomo, jak jest w poszczególnych miejscowościach, jak są ludzie zaangażowani w to działanie, a przy tej okazji wiele dobrego się dzieje także we wioskach, bo jeżeli jest tam zaangażowanie i są przyjęte działania, to jest zaangażowana to młodzież, jest różnego rodzaju imprezy czy cokolwiek, także uważam, że dobry pomysł pana burmistrza i no, można sobie życzyć, żeby to było kontynuowane, bo coś się dzieje przynajmniej, bo najgorzej jakby było, nic się nie działo, młodzi by, a dzisiaj wiemy w dobie internetu tego wszystkiego i tu jest właśnie problem, jak gdyby starać się, oczywiście nie ma nic przeciwko internetowi, tylko starać się wyciągnąć młodzież do zaangażowania, do życia społecznego takiego troszeczkę dla kogoś, żeby coś zrobić, nie? O to chodzi, bo my ja już mam tyle, ileś lat tam, pamiętam lata młodsze, no to nie było internetu, nie było tego, były inne działania, były inne. Dzisiaj nie można powiedzieć, bo to jest XXI wiek, nie będziemy się cofać, ale tu jest jak gdyby też taki, czy to pomysł, może nie pomysł, ale jeżeli coś się dzieje w danej miejscowości i się prosi młodzież, czy to w straży, bo dzisiaj w straży jest różne pokolenia, tak gdyby rotacja,
Są starsi, są młodsi i też się angażują, czy to w kołach gospodyń, w kółkach rolniczych, są młode panie w tych. I to jest właściwie, tak mówię, że bardzo dobry taki pomysł do zaangażowania, do tej życia po prostu, życia w tych wioskach. Ważnym czynnikiem, który miał duży wpływ na wynik konkursu, były stoiska przygotowane specjalnie na niedzielną galę. To jest nasz regionalny produkt i stwierdziłyśmy, że dynia jest bardzo smaczna, zdrowa, ma dużo witamin. No i jeszcze nie było takiego po prostu właśnie, produktu takiego. I dlatego postanowiliśmy zrobić to, co zrobiliśmy. Coś innego. U nas na stole są same nasze regionalne produkty od naszego rzeźnika miejscowego. No czego tu nie ma? Kiełbasa, salceson, kaszanka, chleb własnej roboty pieczony, sery białe, żółte też robione przez nasze panie, miód z naszych pasiek, ogórki kiszone, smale ze skwarkami, typowo nasz wielkopolski tutaj. Wieś Bogdanowo przedstawia tutaj produkty z kurczaka. Mamy polędwiczki w sosie pomidorowym, były debola jest serkiem ziołowym. Mamy drobiowe mielone, mamy pałki faszerowane, mamy jajeczka z kurczaka i zapiekanka ryżowa z pałkami. Rybowo głównie słynie z ryb, dlatego mamy głównie potrawy z ryb, tort rybny, ryby w śmietanie, wędzone, w occie, w pomidorach i wszystkie potrawy składają się u nas z ryb. Nasze stoisko w tym roku zaprezentowaliśmy w ten sposób, iż mamy wyroby swojskie, wiejskie, ze świniaczka, z prywatnego gospodarstwa i mamy różne kiełbasę polską, schab ze śliwką, szyneczki gotowane, takie różne wyroby swojskie. No, przewodnicząca taki pomysł zorganizowała, nie? No tak stwierdziliśmy, bo już był łabędź, w ubiegłym roku było coś z mięsa, nie? A teraz stwierdziła, że zrobimy krokodyla, nie? Cały nasz motyw oparty jest na zbożu, mące i przetworach, które ze zboża się wytwarza. Koło gospodyń przygotowało pani Renata Wolska, przygotowała myszki. Pani Aldona Buksakowska przygotowała wiatrak. Są nasze takie artystki. Stawiam artykuły ręcznie robione, baranki, jak widać, pisanki. Wszystko ręczna robota, ciasta baby, piaskowe, mazurki, był tort, którego już nie ma, jak widać. No i dekoracja, taki pomysł na zajączki z owoców z wykorzystaniem produktów regionalnych. Dziękuję bardzo. Nasza wieś Konary chlubi się tym, że produkujemy ciasteczka w każdej postaci. Rogale, pączki, chrusty oraz specjalnością naszych gospodyń są obrazy ręcznie haftowane, bombki robione przez dzieci oraz różne produkty z Konar. Thank you.
trakcie prezentacji nie zabrakło też akcentów artystycznych. Wieś Rybowo, jak na nazwę przystało, zaprezentowała inscenizację o rybaku i złotej rybce, a Morakowo o niechcianym zięciu. Puść mnie, co tylko będziesz chciała, to ci dam. Tak go prosiła, że w końcu puszczy. Mówiłem się z odnowyczką, a ją puściłem. Bardzo mi ją poprosiłem. Ale obiecała, że jeżeli coś będzie chciała, to inna. Głupi. I teraz ci poproszę, żeby mi tu piękne świetlice wybudowała. Mnie do niego zabiecą. Ej, idź, chcę robić ci paska. Taki nieru, którego wybrała, przyjdzie prosić o jej rękę. Nieru, którego wybrała, przyjdzie prosić o jej rękę. Nieru, którego wybrała, przyjdzie prosić. Po części oficjalnej, w trakcie której zaprezentowano poszczególne stoiska, nastąpiła degustacja przygotowanych potraw. Bardzo dobre. Takie co dzień rano i otyłość nam grozi na pewno wtedy. Właśnie próbowałem kiełbaskę ze swojej roboty i kaszaneczkę, którą uwielbiam strasznie, bardzo dobra. A jest to laskownica. Przepiękne, naprawdę pyszne. I można też powiedzieć, że też Panikus ma dobry tutaj wypiek chleba, gdzie oferują właśnie chleb z gzikiem, naszym poznańskim gzikiem i z takim serem smażonym oczywiście. Pycha, naprawdę, bardzo dobry. Zresztą wszystkiego nie sposób popróbować, bo człowiek by nie wiadomo jak wyglądał tutaj, ale naprawdę pyszne wyroby, miła zabawa i tak powinno być. Bawmy się i cieszmy się i próbujmy tego wszystkiego, tych wyrobów, tych pań, które naprawdę się namęczyły, żeby to wszystko przygotować i dla tak dużej publiczności naprawdę wystarczy. Skoro organizuje się konkurs, to muszą być nagrody. Wioski walczą o nagrody. Pierwsza nagroda 5000, druga 3000 zł, trzecia 2000, a wszystkie pozostałe wioski po 500 zł jako nagrody pocieszenia. Gołaniecka gala to nie tylko potrawy i stoiska. Organizatorzy zadbali także o część artystyczną. Na scenie wystąpił zespół Happy Folk ze Śląska, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. Witamy pięknie wszystkich was, bo już wiesiadę zaczął czas. Dziś nas zabawi, radę sprawi Happy Folk. Witamy pięknie jeszcze raz, za chwilę już poznacie nas. Szybko rozgrzewa, gra i śpiewa Happy Folk. Kamra. Kiedy publiczność jadła i się bawiła, komisja konkursowa podsumowała wyniki. Trzecie miejsce zdobyło Rybowo, drugie miejsce Tomczyce, a zwycięzcą tegorocznej gali została wieś Morakowo. I tak, 647 punktów, Rybowo. Proszę przedstawiciela Rybowa na scenę.
działa w każdym banku gołanieckim pod warunkiem, że jest to Pałucki Bank Spółdzielczy. 2000 zł dla Rybowa. Ogromne brawa, trzecie miejsce! 707 punktów. Tomczyce! Panie Aleksandra Gustek w towarzystwie pani Anny Kitkowskiej. Miejsce drugie, 3000 zł. Czek, dyplom i gratulacje od organizatorów konkursu. I brawa od państwa! Wielka radość. Dzisiaj bankiety, proszę państwa, w Rybowie, Tomczycach i... Szanowni państwo, 742 punkty. Morakowo! Morakowo! I nieustające brawa! Gratulujemy serdecznie! Wszystkim gratuluję i dziękuję za udział w konkursie. Do konkursu przyłożyliśmy się przez cały okres, przez cały rok, od momentu, kiedy został ogłoszony, to znaczy od 10 lutego. Pracowaliśmy systematycznie. Kronika była prowadzona systematycznie od początku do końca. Szczegółowo planowałyśmy działania, spotykałyśmy się cyklicznie, planowałyśmy co robimy, kiedy robimy, gdzie wyjeżdżamy, co gotujemy i to właśnie przyczyniło się do tego, że taką ilość punktów zgromadziliśmy, bo to tylko i wyłącznie systematyczna praca doprowadziła do tego zwycięstwa. Choć mamy już jakieś doświadczenie, bo ta nagroda to jest trzecia nagroda w konkursie Moja Wieś Aktywna. Zaczęliśmy, że tak powiem, od najniższego podium, od trzeciego miejsca, potem drugie, teraz pierwsze. Cieszymy się bardzo. A na co przeznaczymy? Zadecydujemy na zebraniu wspólnie, bo... To jest tak, że większa ilość osób na tą nagrodę pracowała i też trzeba zadecydować wspólnie, na co ją przeznaczymy. Z roku na rok wzrasta liczba wsi biorących udział w konkursie. Jak zapowiada burmistrz miasta i gminy Gołańcz Mieczysław Durski, kolejna taka impreza zorganizowana zostanie w przyszłym roku.